Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku Mikropolski, czyli w cyklicznej audycji audiowizualnej, w której wspólnie podróżujemy po pięknej Polsce mniejszych miast. Dziś jesteśmy w Jaworze na Dolnym Śląsku. Będziemy zwiedzali miasto, które znane jest z czego? Przede wszystkim z Kościołu Pokoju, który się znajduje oto za moimi plecami. O, przepraszam, telefon dzwoni. Tak? Tak, tak. Pomyliłem miasta? Pomyliłem kościoły? Gdzie ja jestem? Nie w Jaworze, tylko w Świdnicy? Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję za informację. Do widzenia. Przepraszam, wychodzi na to, że pomyliłem miasta i kościoły. Za chwilkę dalszy ciąg programu. O, to jest Kościół Pokoju w Jaworze. A więc zapraszam na krótką wycieczkę w mroźnej aurze po tym niezwykle interesującym i trochę chyba niedocenionym dolnośląskim miasteczku, które oprócz kościoła pokoju ma do zaoferowania sporo więcej, między innymi sympatyczny rynek z kamienicami, z arkadami, duży ratusz, wieże, a nawet zamek piastowski, do którego udajemy się w pierwszej kolejności. To zamek piastowski w Jaworze. Niewątpliwy i pewny zwycięzca w kategorii najbardziej skapcaniałego zamku piastowskiego w Polsce, a nawet w Europie, a nawet na świecie, a nawet we wszechświecie. No, zazwyczaj jestem bardzo miły dla miast, które odwiedzam. To dlatego, że lubię podróżować po Polsce. I lubię te małe polskie miasta. I Jawor też lubię. Ale trzeba też uczciwie powiedzieć, że stan tego zamku woła o pomstę do nieba. Zamek powstał w wieku XIII. Początkowo był siedzibą książąt piastowskich, książąt jaworskich, a potem przechodził różne koleje losu i spełniał nie zawsze fajne funkcje, bo był m.in. zakładem dla umysłowo chorych, był więzieniem. W czasie wojny był obozem jenieckim dla kobiet, członkiń ruchu oporu w Norwegii i we Francji, a obecnie jest, ciężko powiedzieć czym, jest takim, no, spełnia różnego rodzaju funkcje ekonomiczno-gospodarcze. Jest tu między innymi klub abstynenta, jest komis, do którego co chwila ktoś podjeżdża, jest klub sibiraków, no i jest podobno wieża widokowa, no nie wiem czy czynna, pewnie nie. Przynajmniej tak nie mam 2 złotych, niestety. W związku z tym nie skorzystam z tej niewątpliwej atrakcji. No, ten zamek jest absolutnym zwycięzcą w kategorii klimat, dziwność oraz w kategorii proszenia się o remont. Naprawdę powinien zostać wyremontowany. Wtedy miałby szansę być naprawdę sporą atrakcją. Pragnę iść tylko z Tobą, choćby najsilniejszy wiatr wiał. Bardzo mocne słowa i bardzo mądre słowa, szczególnie dziś, kiedy wieje mocny wiatr. Więc Jaworze, idziemy dalej.
Jaworski rynek bardzo ładny, duży, szczelnie zabudowany kamienicami z dwoma ciekawostkami. Pierwsza ciekawostka to fakt, że tutejsze kamienice mają arkady, co przypomina mi inne miasto z Dolnego Śląska, czyli Jelenią Górę, i tworzy to bardzo fajny taki, powiedziałbym, że śródziemnomorski, albo dokładnie mówiąc boloński klimat. I wszystkie pierzeje rynkowe są zachowane z wyjątkiem jednej, a ta pierzeja niezachowana została odbudowana w latach 60. Jest to PRL-owski blok, ale blok z arkadami, więc w bardzo ładny sposób zostało zachowane to nawiązanie do historii i została zachowana ciągłość architektoniczna tego miejsca. Ręce same mi się składają do oklasków. A po drugie, tuż obok pięknego ratusza znajduje się Teatr Miejski. Nie przypominam sobie żadnego miasta, które odwiedziłem, przynajmniej w ramach tego cyklu, w którym znajdowałby się na rynku teatr. Ratusz neorenesansowy, zbudowany pod koniec wieku XIX na miejscu dawnej budowli, która wzięła i spłonęła. Bardzo wiele zresztą ratuszy dolnośląskich zostało zbudowanych właśnie pod koniec wieku XIX na miejscu budowli, które nie przetrwały próby ognia. Bardzo ładny, ze strzelistą wysoką na ponad 60 metrów wieżą, która zdaje się, że jest starsza i pochodzi ze starszego ratusza. Te arkady są super, dlatego że chronią przed deszczem i wiatrem, ale też dają schronienie różnorodnym biznesom, które mają na takim rynku szansę przetrwać. A rynek jest bardzo sympatyczny dzięki tym arkadom, taki, no tak jak powiedziałem chyba już, albo i nie, taki lekko śródziemnomorski. Oczywiście nie w tą pogodę. Kościół gotycki pod wezwaniem świętego Marcina, budowany przez wiele lat, od wieku XIV do XV. Ogromny, przepiękny, położony tuż obok budynków mieszkalnych. W niejednym mieście taki kościół byłby najważniejszym zabytkiem, ale nie w Jaworze, bo w Jaworze najważniejszym zabytkiem jest Kościół Pokoju, a nie Kościół Świętego Marcina, ale ten jest ciekawy. Ciekawe jest to, że ten kościół ma trzy piękne portale. Dwa gotyckie, jeden manierystyczny. Manierystyczny to ten, gotycki był tam i pewnie jest tam. Albo tu. To przejście przede mną aż się skrzy w zachodzącym słońcu, zachęcając do wejścia do środka. Więc cóż zrobiłem? Wszedłem. Tam za mną kwintesencja Dolnego Śląska, czyli mamy gotyk w najlepszym wydaniu, wielki, monumentalny, a jednocześnie bloki PRL-owskie tuż obok tego. Bo wojna, co prawda, Jawor w miarę oszczędziła, ale jednak pewne wyrwy po sobie pozostawiła. Te wyrwy zostały zabudowane w latach 60. głównie zabudową blokową, blokowiskową, co może ranić gusta wielu osób, ale dla mnie
taki metysarz jest całkiem fajny. Kościół pokoju w Jaworze to oczywiście brat kościołu pokoju w Świdnicy. Oba powstały jako realizacja postanowień pokoju westfalskiego kończącego wojnę 30-letnią. O historii powstania tego kościoła, znaczy nie tego, tylko tego w Świdnicy, opowiadałem bardzo rozlegle, gdy byłem w Świdnicy, i polecam zobaczyć materiał na ten temat. Zresztą jest to najgorzej oglądający się materiał na tym kanale, pełnym słabo oglądających się materiałów. Ale skrótowo, budowla wyjątkowa, wpisana na listę UNESCO, bo jest to największy na świecie kościół szachulcowy, a skoro na świecie, to i we wszechświecie. Zbudowany został jako realizacja postanowień pokoju kończącego wojnę 30-letnią. Zbudowany poza murami miejskimi, z materiałów nietrwałych, bez dzwonnicy, bez szkoły przykościelnej. Odległość od miasta będzie pokazywała, że nauki Lutra są jakąś prowincjonalną i niezbyt poważną modą. Z zewnątrz wygląda ciekawie, interesująco, a w środku jego przestrzeń jest olśniewająca i pysząca. Środek wygląda jak teatr. Długo nad tym myślałem, ale w końcu jakiś czas temu doszedłem do wniosku, że wnętrze tych kościołów przypomina teatr, bo są ambony, takie balkony, na których znajdują się loże różnych profesji czy rodów, i środek nie wygląda jak kościół, tylko wygląda jak miejsce, w którym się odbywają jakieś spektakle. No i w sumie się odbywają spektakle. Spektakle sakrum. Miasto z potencjałem. Gdzie nie pójdę, gdzie nie skręcę, to coś ciekawego się wyłania za tak zwanego węgła. Jakiś budynek, jakaś kamienica, jakiś kościół albo inne ciekawe kuriozum. Tak więc muszę powiedzieć, że naprawdę Jawor na duży plus. Na duży plus, ale też uczulam, że jest to miasto jednak zaniedbane. Dla wszelkiej maści estetów może to być jednak doświadczenie cokolwiek dojmujące i bolesne, obcować z miastem, które jest naprawdę tu i tam dosyć mocno odrapane. Ja to lubię, a dziś akurat pogoda też była w miarę przyjemna i wszystkie wady trochę mniej były wyeksponowane, ale niewątpliwie
remontów to tutaj Jawor potrzebuje. Tutaj za mną wieża Strzegomska, 24 metry wysokości, nazywana Łysym i Grubym, Olbrzymem. Na dole kwadratowa, na górze ośmioboczna. Specyficzna, bo taka wciśnięta w zabudowę miejską. Powstaje pytanie, czy do Jaworu warto przyjechać, a odpowiedź jest oczywista. Absolutnie warto. Warto takie miasto oglądać. Poznawać Polskę, przekonywać się, że Polska to nie tylko